Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć nam wszystkie grzechy. Zapraszam na kolejny odcinek. Witajcie. Dzisiaj nadal omawiamy pierwszy list Jana, wers 9 z pierwszego rozdziału. Cały ten wers brzmi: jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Mówiliśmy o tym ostatnio, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy omawianie tego wersetu i zaczęliśmy mówić o tym, że grzechy należy wyznawać Bogu, że grzechy są obrazą, są występkiem przeciwko Bogu. Pamiętajmy, że chrześcijanin to jest ktoś, kto nienawidzi grzechu, stara się nie grzeszyć, jego przemieniona natura żyje w ten sposób, że grzech jest pewnym zakłóceniem. Są czasami nawet świadectwa ludzi, którzy mówią, że odczuwają ból, kiedy zgrzeszą w jakiejś sferze. Ale pamiętajmy, że chrześcijanin to jest też ktoś, kto niestety cały czas grzeszy. Pracujemy nad tym, prosimy Jezusa o pomoc, aby nam pomagał nie grzeszyć, ale czasem niestety upadamy. Pamiętajmy też o tym, że to, czy coś jest grzechem, czy nie, tą wiedzę powinniśmy czerpać ze Słowa Bożego. W naszym kraju, szczególnie w Kościele rzymskokatolickim, jest wiele takich grzechów, których nie ma w Biblii, a niestety wiele tych, które są w Biblii, Kościół przemilcza. Dlatego też, nieważne czy jesteś rzymskim katolikiem, czy jesteś protestantem, chrześcijaninem biblijnym, człowiekiem w religii prawosławnej, nieważne w jakim odłamie chrześcijaństwa jesteś, twoim autorytetem i moim powinno być tym najwyższym autorytetem Słowo Boże. Kiedy mówimy o grzechach, widzimy, że popełnia je każdy, widzimy, że nie chcemy ich popełniać, ale pamiętajmy też to, co mówił Bóg. Jeżeli wyznajecie grzechy przede mną, jeżeli żałujecie za nie, to ja wam przebaczę. Pamiętajmy, że wyznawanie grzechów nie może być hurtowym wyznawaniem, czyli nie mogę, czy no mogę tak powiedzieć, ale jako chrześcijanin byłoby to dziwaczne, gdybym powiedział: Panie Boże, przepraszam Cię za wszystkie dzisiejsze grzechy. To dziwaczne. Może się tak zdarzyć, mogą być takie nurty chrześcijaństwa, które skupiają się bardzo na pewnych obrzędach i mogą być takie pomysły tam, ale osobiście odradzam. Uważam, że jeżeli ktoś ma dobrego ojca albo może sobie wyobrazić, jak to jest mieć dobrego ojca, ten ojciec wyświadcza nam cały czas wielkie dobra, a my go obrazimy w jakiś sposób, to moment przeproszenia powinien wyglądać zupełnie inaczej. Pamiętajmy też, że w Grece, kiedy byśmy czytali Nowy Testament w języku greckim, to słowo grzech to słowo hamartias. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, słabo z moją greką, ale ono oznacza chybienie celu. Mówiłem w poprzednich odcinkach, że często ludzie mówią: nie grzeszę, bo nikogo nie zabiłem, bo nie cudzołożę. Podają jakieś wielkie, takie spektakularne grzechy, ale Biblia zupełnie inaczej oznacza, określa grzechy. Grzech jest każdym sprzeciwieniem się woli Ojca. Kiedy mówimy o tym obrazie chybienia celu, to nie mówimy, że ktoś strzela w zupełnie inną tarczę. Gdybyśmy wyobrazili sobie łucznika, który próbuje strzelić i trafić w środek tarczy, to powiedzielibyśmy, że gdyby ktoś strzelał w zupełnie inną stronę, no to wiadomo, że nigdy w tą tarczę nie trafi. Ale nawet drobny błąd przy obliczeniu może spowodować, że nie trafimy do celu, że trzeba polecić delikatnie gdzieś obok. To jest bardzo ważne, kiedy mówimy o różnych zwiedzeniach, jakie występują w różnych wspólnotach kościelnych. Może się tak zdarzyć, że odejdziemy od Słowa Bożego dosłownie na jeden centymetr. Przesuniemy się jakby o jeden centymetr w bok, ale kiedy będzie upływał czas, to ta różnica będzie się powiększać. Gdybyśmy sobie wyobrazili łucznika, który chce strzelić do celu i delikatnie przesunie łuk, to im dłużej strzała będzie lecieć, tym będzie bardziej odbiegać od tego celu. Dlatego tak ważne jest, aby czytać Słowo Boże, aby je dobrze rozumieć, aby nie ufać takim nauczycielom, którzy podają nam wiele dziwactw na temat Boga. Czasami spotykamy
świadków Jehowy, którzy mają kilka takich swoich dziwnych prawd i nie można im odmówić zaangażowania, bo akurat w Krakowie, gdzie mieszkam, widzę sporo świadków, którzy stoją w różnych miejscach miasta, poświęcają swój wolny czas, aby głosić Ewangelię taką, jaką oni rozumieją. Moim zdaniem to jest inna Ewangelia niż ta, którą głosił Pan Jezus i apostołowie. Widzimy więc ludzi bardzo zaangażowanych, ale tak jakby w niewłaściwy cel. Być może to jest właśnie to chybienie celu. To dobrze obrazuje chybienie celu. Kiedy ktoś angażuje się dla Boga, ale no cóż, mija się z celem. Kiedy mówimy o chrześcijańskim wyznawaniu grzechów, to pamiętajmy o tym, że wyznawanie grzechów to nie jest porównywanie się z innymi. To nie jest mówienie, on robi tak, ale ja na szczęście robię inaczej. Albo on tak zrobił i ja też tak zrobiłem, Panie Boże. To wyznawanie grzechów to powinno być porównywanie naszego życia z tym, co Bóg powiedział, jak powinniśmy żyć. Tak naprawdę ludzie mają czasami, nie wiem czy zbawieni, zakładam, że nie, ale obserwuję coś takiego, że ludzie bardzo często lubią się porównywać do Stalina i do Hitlera. Stalin i Hitler według niektórych są na pewno w piekle. Ja żyję lepiej, według jakichś tam swoich norm, więc gdzie pójdę? No, niektórzy myślą, że przez to pójdą od razu do nieba, ale to jest bardzo nieuprawnione porównanie. Jeżeli chcielibyśmy się z kimś porównywać, nasze życie porównywać z kimś, to powinniśmy je porównywać z Jezusem Chrystusem. Kiedy zaczniemy porównywać nasze życie z Jezusem, myślę, że od razu dostrzeżemy różnicę i powinniśmy dojść do przekonania, gdzie powinniśmy się znaleźć po śmierci. Na szczęście jest łaska, na szczęście jest Bóg miłosierny, który wybacza nam nasze grzechy. I kiedy mówimy o chrześcijaństwie takim ewangelicznym, biblijnym, widzimy jakby dwa takie punkty. Po pierwsze, kiedy poznajemy Boga, kiedy Bóg nas zbawia, dochodzi do tego, że przyjmując chrzest, wyznajemy publicznie swoje grzechy. Każdy, kto przyszedł do Boga, to musiał być ktoś, kto pokutuje. Ktoś, komu Bóg pokazał grzechy, pokazał mu ich brzydotę, ich ohydę i ten człowiek nie chce już żyć tymi grzechami, ale chce żyć dla Boga. Nie może być zbawiony nikt, kto nie wyznał grzechów, bo Bóg zbawia grzeszników. Pan Jezus nie umarł za samotnych ludzi, nie umarł za biednych ludzi, nie umarł za ludzi, którzy mają złą pracę, ale umarł za grzeszników. Jeżeli myślisz o sobie, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, że jesteś sprawiedliwą, to obawiam się, że możesz zmierzać w bardzo niebezpiecznym kierunku. Pamiętaj, Jezus umarł za grzeszników. Pan Jezus powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. I ktoś może pomyśleć, no właśnie, ja jestem tym zdrowym, który już nie potrzebuje lekarza, bo jestem już zbawiony. To złe rozumienie tego. Jezus mówi wyraźnie, że widzimy to choćby tu w liście Jana i w wielu innych miejscach Biblii. Każdy z nas grzeszy, każdy jest grzesznikiem, musimy wciąż wyznawać swoje grzechy, a jeżeli będziemy szczerze wyznawać, Bóg jest miłosierny i nam je przebaczy. Myślę, że dobrym zobrazowaniem tego, o czym mówię, jest przypowieść o dwóch ludziach w świątyni. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18, od wersetu 9. Zacytuję. Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Gdybyśmy tutaj zatrzymali się i popatrzyli z boku na tych dwóch ludzi, gdybyśmy mieli w tym momencie historii ocenić, kto z nich jest bliżej Boga, to pewnie większość z nas wskazałaby na faryzeusza. Modli się, pości, przestrzega prawa. Gdybyśmy popatrzyli na celnika, widzielibyśmy kogoś, celnik w tych czasach Jezusa, to był Izraelita, który współpracował z okupantem. Zbierał podatki dla okupanta. No, wiemy, jak Polacy traktowali takich ludzi, którzy współpracowali z Niemcami podczas II wojny światowej. No, byli nienawidzeni, często byli też mordowani. A więc
Pierwszy obraz wydaje się taki faryzeusz, to jest Boży człowiek, ale celnik musi się nawrócić. Wróćmy do tekstu Słowa Bożego. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Nagle wyglądać to zaczyna dziwnie. Faryzeusz modli się w jakiś sposób, który wydaje się może nam nawet obcy. A może tak się modlisz. Dla mnie to jest bardzo dziwne, że on stając przed Bogiem porównuje się z innymi. Ale może to być rzeczywistość wielu Polaków. Modląc się, porównujemy się z innymi, chcemy siebie wywyższyć, a innych poniżyć. Faryzeusz mówi tak, czytamy dalej w Ewangelii Łukasza. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę z wszystkiego, co mam. Widzimy, bardzo religijny człowiek. A celnik, stojąc z daleka, nawet nie chciał oczu podnieść ku niebu. Bił się w piersi, mówiąc, bądź miłosierny mnie grzesznemu. To jest człowiek, który widzi swoją grzeszność, który być może nie potrafi sobie poradzić ze swoją grzesznością, widzi, że jest ohydnym grzesznikiem, nie jest nawet w stanie podejść blisko do Boga, widzi, że jego grzechy są tak wielkie i że nie ma żadnych zasług w swoim życiu, aby zwrócić się do Boga, ale błaga Boga o miłosierdzie. A co Jezus odpowiada, to myślę, że też ważne. Wcale nie mówi na temat tego celnika, och, nie bądź dla siebie tak surowy. Nie mówi mu, nie martw się, no trzeba się dostosować w takiej sytuacji, w jakiej jesteś, ale ani nie mówi mu, to nie twoja wina, no rodzice cię trochę źle wychowali. Pan Jezus nic z tego nie mówi, ale kiedy wracamy do Ewangelii, czytamy, mówię wam, to są bardzo mocne słowa, mówię wam, że ten odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Celnik odszedł do domu usprawiedliwiony, a nie faryzeusz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. To bardzo mocna historia. Nie wiem, czy uświadamialiście sobie ją, ale gdybyśmy zachowywali się tak jak faryzeusz, a niestety wielu chrześcijanom to może grozić, to Pan Jezus mówi, nie zostanie taka osoba usprawiedliwiona. Nie zostaną jej przebaczone grzechy. On, moglibyśmy w głąb jeszcze o wiele bardziej wchodzić w tą historię, ale nie chcę tego robić. Natomiast widzimy postawę serca. Ktoś, kto zewnętrznie wykonuje różne obrzędy religijne, nawet pości, oddaje część swoich pieniędzy, 1/10 swojego majątku na kult, powiedzielibyśmy. Po drugiej stronie człowieka, który grzeszy, który jest może nawet sprzedawczykiem dla okupantów, nie wiemy tego, ale postawa serca jest taka, że ten człowiek religijny wywyższa się, a ten faryzeusz się wywyższa, a celnik poniża. I Pan Jezus mówi bardzo mocne słowa, które mogą być przestrogą dla każdego z nas. Ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zatrzymam się tu. Myślę, że to jest dobry moment, aby przemyśleć, zastanowić się nad tym, jak ja żyję, którym z tych dwóch ludzi jestem. Amen.